Cześć, z tej strony Joanna Sarwa, trenerka zdrowia. Witam Was serdecznie w kolejnym Keto Q&A, czyli serii filmów, w których odpowiadam na Wasze pytania zadawane w komentarzach. Moi drodzy, przypominam tylko, że wciąż trwa promocja mojego najnowszego kursu Schudnij na Keto. 50% promocji, jeżeli oglądacie w miarę na bieżąco ten film, także jeżeli chcecie się na nią załapać, to szczegóły w opisie filmu, tam możecie sobie zobaczyć, jak kurs wygląda i jak moje podejście do skutecznej ketoredukcji, jakie podejście Wam proponuję. Natomiast wracamy do Keto Q&A. Przypominam, że w opisie filmu znajdziecie również konkretne minuty z pytaniami i moimi odpowiedziami na nie, a pytań mamy wciąż od Was sporo, także przechodzimy do odcinka. Pierwsze pytanie dzisiaj mamy od Agnieszki. Jeśli chodzi o Hashimoto, czy to prawda, że przy Hashimoto lepiej jeść wcześniej śniadanie i czy lepiej przy Hashimoto zwiększyć ilość węglowodanów bardziej do low carb? Jeżeli chodzi o śniadania, droga Agnieszko, to tak naprawdę w filmie dotyczącym właśnie śniadań na keto ja już trochę odpowiadam na to pytanie. Rzeczywiście przy różnych problemach z gospodarką hormonalną, takimi również są właśnie te związane z Hashimoto, czy właśnie chorobach z autoagresją, ja polecam stosować się do tej zasady rytmu takiego naszego dobowego, zgodnego z tym, jaki jest cykl dobowy, cykl dnia. Dlatego też rzeczywiście w takim przypadku śniadania zazwyczaj u tych osób lepiej się sprawdzą wcześniej, czyli jemy w pierwszej porze dnia. Natomiast druga korzyść jest taka, że rano, jeżeli zjemy śniadanie, w którym będą odpowiednie, szczególnie białka, aminokwasy niezbędne, to po prostu one wspierają odpowiednią, prawidłową produkcję hormonalną i gospodarkę hormonalną. Także już z rana zapewniasz sobie jakby odpowiedni poziom tych aminokwasów, które będą wspierać po prostu w tym wypadku Twoją tarczycę. Natomiast jeżeli chodzi o to, czy low carb, czy keto, to jest bardzo indywidualna kwestia i ja mam podopiecznych z Hashimoto zarówno na keto, jak i bardziej na low carbie, bo to już zależy od tego, czego tak naprawdę potrzebujemy, jakie są nasze cele i jak dokładnie jakby wyglądają nasze wyniki badań, czego potrzebuje nasz organizm. Natomiast mówiąc w skrócie, keto nie jest niczym złym przy Hashimoto, wręcz może pomóc, bo ciała ketonowe, jeżeli się będą u Ciebie wytwarzać, to będą niwelować stany zapalne w organizmie, bo to jest taki świetny po prostu przeciwutleniacz. Natomiast też nie możemy trzymać bardzo nisko węglowodanów przez długi okres czasu, bo to też nie będzie dobre i rzeczywiście nasze hormony do prawidłowego funkcjonowania potrzebują tych węglowodanów, ale czy to znaczy, że to musi być low carb? Może to być low carb, natomiast niekoniecznie, bo nawet na keto możemy przyjmować i 50 g węglowodanów i więcej, oczywiście po prawidłowej ketoadaptacji, więc tutaj zwiększanie tej puli węglowodanów tak naprawdę jest możliwe zarówno przy jednym, jak i drugim stylu żywienia i tutaj już są inne kwestie, które decydują o tym, jaki model żywieniowy wybieramy. Kolejne pytanie. 3 miesiące na keto, wynik FT3 obniżony. Czy to wina ketozy? Dodam, że wcześniej nigdy nie mierzyłam hormonów tarczycy, ale mam często zimne ręce i włosy lecą. Bardzo fajne pytanie znowu odnośnie tarczycy. W ogóle tarczyca i nasza gospodarka hormonalna to jest mega ważny temat i ja go też bardzo właśnie szczegółowo poruszam chociażby w kursie Schudnij na Keto, bo tarczyca jest takim naszym regulatorem metabolizmu. Jeżeli ona nie działa poprawnie, to tak naprawdę nie możemy za bardzo liczyć na poprawną redukcję. Ale wracając do FT3. Rzeczywiście fizjologicznie FT3 może nam się obniżyć, jeżeli jesteśmy w ketozie, jest to między innymi powiązane z tym, że jeżeli mamy niższe poziomy insuliny, to automatycznie mamy niższe poziomy FT3. Natomiast jest to stan fizjologiczny, jeżeli TSH i FT4 pozostają na tym samym poziomie, czyli najlepiej byłoby mieć wynik właśnie sprzed ketoadaptacji całej trójki tarczycowej i po kilku miesiącach sobie sprawdzić i jeżeli samo FT3 nam się delikatnie obniżyło, to jest to fizjologiczne. Natomiast w Twoim przypadku
jeżeli piszesz, że masz często zimne ręce i włosy ci wypadają, no to zdecydowanie coś w organizmie się dzieje. Czy to jest kwestia tylko niedoczynności? Tego nie wiem, bo przyczyn może być wiele. Mogą to być jakieś niedobory, stany zapalne. Dużo rzeczy tu się może tak naprawdę dziać i warto wykonać dodatkowe badania. Natomiast rzeczywiście to, że jest nam zimno, to, że mamy zimne dłonie, stopy, jest jednym z takich najczęstszych objawów niedoczynności tarczycy. Także tutaj zdecydowanie trzeba się tym zająć, ale to nie jest tak, że ketoza wywołuje niedoczynność tarczycy. Kolejne pytanie od Ani. Jestem na keto. Jak przygotować się do badania glukozy i insuliny, czyli krzywej glukozowo-insulinowej, czy wrócić do normalnej diety? Aniu, to jest fantastyczne pytanie, bo ja ogólnie nieraz Wam to w filmach podkreślałam, że ja odradzam Wam robienie tej krzywej cukrowej, dlatego że te wyniki po prostu po pierwsze nie wyjdą Wam prawidłowe, a po drugie jest to wręcz trochę niebezpieczne badanie dla Was, no bo taka ilość glukozy, jeżeli jesteśmy na keto, to jest po prostu strzał poniżej pasa. Ale jeżeli rzeczywiście musimy to badanie wykonać z jakichś względów, to tak, to polecam zwiększać węglowodany stopniowo, czy na przykład do 100-150 gramów węglowodanów na dzień i przynajmniej tydzień, dwa w ten sposób się odżywiać i dopiero zrobić to badanie. Chociaż powiem Wam szczerze, że jakby nie wiem, jakie są tutaj u Ciebie, Aniu, wskazania do tego badania, bo ja będąc w ciąży, gdzie każda kobieta praktycznie ciężarna ma wykonywane to badanie, jakby ja po prostu nie zgodziłam się na to badanie, miałam sensor taki do pomiaru stałego glukozy, żeby moja pani doktor widziała, że wszystko jest u mnie w porządku, jeśli chodzi o gospodarkę cukrową i po prostu krzywej cukrowej nie zrobiłam i odmówiłam wykonania tego badania, bo nie uważam, że ono jest mi potrzebne, ani że jest zdrowe zarówno dla mnie, jak i być może dla mojego dziecka. Także tutaj też, jeżeli nie jest to konieczne i wiemy, co robimy, no to polecam troszkę asertywności. Następne pytanie jest od Magdaleny. W temacie słodzików. Co sądzisz o coraz popularniejszej w świecie keto derybozie? Słuchajcie, deryboza tak naprawdę nie jest stricte takim słodzikiem, a suplementem diety, który ma słodki smak, więc rzeczywiście może być stosowana jako słodzik. Uważam, że deryboza jest fantastycznym suplementem, jest też dość droga i raczej takie na przykład, nie wiem, robienie keto ciasta i słodzenie tego derybozą, no to będzie naprawdę droga opcja i bardziej polecam ją jednak, nawet jeżeli chcemy coś dosłodzić, to być może kawę albo stosować właśnie w roli suplementu. Natomiast ona ma masę fantastycznych działań również na naszych szlakach metabolicznych. Jest potrzebna do przyprodukcji energii, jest potrzebna, jeżeli chodzi o nasze geny, także naprawdę w sumie to bardzo obszerny temat. Być może jakiś kolejny odcinek pasowałoby o tym zrobić, ale osoby zainteresowane bardziej tematem derybozy odsyłam na blog Dawida Dobropolskiego, który bardzo dobrze o derybozie pisze, zresztą on też, u niego też derybozę możecie kupić. I jeszcze jedno pytanie od Magdaleny. Piję wodę z octem jabłkowym. Ostatnio zaczęłam dodawać kilka kropel smakowej stewii, co sprawia, że pije się to przyjemnie. Zastanawiam się jednak, czy nie wpływa to na właściwości napitku. Ocet powinien być w końcu kwaśny, a nie słodki. Tak, Magdo, natomiast stewia nie powinna zmienić pH octu. Wątpię, żeby to się mogło wydarzyć. Nie jestem tutaj chemikiem, ale raczej wydaje mi się to nierealne. Także jeżeli rzeczywiście Ci to smakuje bardziej i ta stewia nie sprawia, że tam masz jakiś, nie wiem, dyskomfort, jeżeli chodzi o jelita, nie masz żadnych skoków cukru, które teoretycznie nie powinny nastąpić, ale jak wiecie, u różnych osób różne rzeczy się dzieją, szczególnie na początku, jak jeszcze nie jesteśmy jakby długo w stanie ketozy i gdzieś tam te nieregulacje są w organizmie. Natomiast jeżeli się z tym dobrze czujesz, wszystko jest ok, to według mnie jest tu spoko. Następne dość długie pytanie, ale mega ciekawe i to jest właśnie to, że ja się mega cieszę z tego keto Q&A, bo czasem Wy mi zadajecie takie pytania, że ja muszę po prostu trochę pogrzebać, żeby w internecie, w badaniach, na PubMedzie, na stronach naukowych, żeby Wam na to pytanie odpowiedzieć, bo ja też nie jestem chodzącą encyklopedią i nie mam nieograniczonej wiedzy i właśnie to pytanie do tego należy. Ja mam dość nietypowe pytanie, a dotyczy ono yerba mate przy keto. Już podrzucałem na dwóch grupach owy temat i kilka osób stwierdziło, że to nie ma większego wpływu. A o co dokładnie chodzi? Mianowicie w badaniu, z tego co znalazłam, było ono przeprowadzone na myszach. Yerba mate hamuje produkcję enzymu, a dokładniej lipazy trzustkowej. A to przyczynia się do mniejszego
do mniejszej wchłanialności tłuszczów. Trochę mnie ten fakt zainteresował, szczególnie, że pijam yerbę od kilku lat i nie chciałbym z niej rezygnować. Jakie jest Twoje zdanie w tej kwestii? Oczywiście z góry dziękuję za dostępne na Twoim kanale materiały. Dużo wnoszą i są dawką bardzo pomocnej wiedzy. Pozdrawiam. Bardzo mi miło i dziękuję za te miłe słowa. I też dziękuję za to pytanie, bo jest rzeczywiście bardzo interesujące. Do czego doszłam w tych moich badaniach i w mojej próbie jakby logicznego wyjaśnienia tej zagadki, chociaż jakby ostrzegam, że być może się mylę, bo jakby nie znalazłam żadnej takiej konkretnej, też potwierdzonej, nie wiem, przez osobę, jakiś autorytet, któremu ufam, albo jakieś badanie informacji. Tak, ja też doszłam do tego badania, rzeczywiście znalazłam to badanie na myszach. W tym badaniu jest dokładnie jakby podane, że właśnie yerba affects, czyli jakby wpływa na jakby pracę właśnie trzustki, na tą lipazę trzustkową. I owszem, to badanie jest na myszach, więc to jest jedna sprawa, że nie zawsze możemy jeden do jeden przenieść to na ludzi, ale rzeczywiście jest taki efekt, nie wiem, czy to dobrze po polsku nazwę, ale chyba hipolipemiczny, właśnie, który ma matę. I z czym u myszy to skutkowało? Obniżeniem trójglicerydów i obniżeniem cholesterolu LDL. I zobaczcie, że tak naprawdę u niektórych osób na keto, jeżeli jeszcze nie jest to dobrze prowadzone, na przykład ten cholesterol LDL może się wręcz podnieść. Niektórym zależy na tym, żeby te trójglicerydy zbijać, więc tutaj yerba ma korzystne działanie. Te myszy też były na diecie wysoko tłuszczowej, natomiast nie było napisane i wątpię, żeby to była dieta ketogeniczna, czyli dodatkowo niskowęglowodanowa. I u tych myszy jakby był mniejszy wzrost wagi niż u grupy kontrolnej i właśnie poprawiły się te parametry cholesterolu. Także ten efekt yerby jest troszkę podobny do efektu pewnych leków, na przykład tak samo statyny, znaczy tak samo, może nie tak samo, bo tu mamy naturalny produkt, ale tak, podobnie działają statyny. I według mnie, jak tak bardzo bym się nie martwiła tym, że to jakoś negatywnie wpłynie na naszą lipazę trzustkową, ja nie odebrałam w ten sposób tego badania. Ja też bardzo lubię yerbę i ją piję i raczej nie zauważyłam u siebie, no ale wiadomo, tutaj grupa kontrolna wynosi 1, ale nie zauważyłam u siebie żadnych tutaj negatywnych skutków picia yerby pod tym kątem, ani że mi to jakoś w jakiś sposób hamuje wchłanianie tłuszczów. Pewnie picie yerby w bardzo dużych ilościach rzeczywiście może wywołać ten efekt, tego nie wiem na pewno. Uważam, że wręcz to jakby prozdrowotne działanie zwiększania spalania kalorii, zwiększania efektywności naszego metabolizmu, bo tak naprawdę to czynią właśnie składniki ziołowe zawarte w yerbie, powinno być na plus i raczej nie powinno nam tutaj przy keto przeszkadzać. Przynajmniej takie jest moje zdanie, ale mówię, nie znalazłam żadnych dodatkowych informacji na ten temat, więc temat na pewno bardzo ciekawy i dziękuję Ci za to pytanie. I ostatnie pytanie na dzisiaj. Mam TSH w normie, a nie dobór FT3. Jak suplementowałaby Pani w takiej sytuacji? Kolejne pytanie dotyczące tarczycy. Dzisiaj nam tarczyca zdominowała odcinek, ale to bardzo dobrze, bo ważny temat. Jeżeli mamy niedobór FT3, to już mówiłam we wcześniejszym pytaniu, że może być to przy keto fizjologiczne, jeżeli nie ma żadnych innych objawów, jeżeli T4 jest w normie, jeżeli TSH jest pomiędzy powiedzmy 0,5 a 1,5, to są takie graniczne wartości według norm funkcjonalnych, którymi ja operuję, to powinno być wszystko w porządku. Natomiast rzeczywiście słaba konwersja FT4 do FT3 może następować nawet przy normalnych poziomach TSH i wtedy mówi się o takiej trzeciorzędowej niedoczynności tarczycy, która na przykład występowała przez lata u mnie, zanim sobie to po studiach zdiagnozowałam tak naprawdę. I co w takim wypadku? Jeżeli mamy tą słabą konwersję, to polecam Wam wsparcie po prostu przez jakiś czas suplementacyjne i moi podopieczni, którzy mają właśnie tego typu problemy, ja im rozpisuję taki protokół na 3 miesiące, jeżeli chodzi o suplementację, w to wchodzi selen i cynk, bo to są bardzo ważne właśnie suplementy pod kątem konwersji T4 do T3 i ja też proponuję w tym zawrzeć jod, ponieważ jod właśnie należy suplementować z selenem i ważne, żeby
selenu nie suplementować razem z cynkiem w tym samym czasie. Czyli na przykład jod i selen rano, cynk wieczorem. Jeżeli chcecie, to ja szukałam długo takiego suplementu, który byłby dobry. Tyroset jest fajnym suplementem, który Wam mogę polecić. On nie ma w składzie jodu. Natomiast na eSuperfood dla mnie przygotowali właśnie taki fajny zestaw już gotowy tych suplementów. Selenu 200 mikrogramów, to jest dawka, którą polecam przez 3 miesiące. Jodu z bardzo dobrej jakości jodika, który też znajdziecie w tym właśnie zestawie na tarczyce. I cynku, i tam jest 25 mg i to są jakby te dawki, które raz dziennie polecam Wam stosować przez 3 miesiące i to powinno poprawić tą konwersję. Co poza tym antyoksydanty, przeciwutleniacze, może być to też witamina C, probiotyk bardzo dobrze też pomaga, czy kiszonki, w ogóle usprawnienie też trawienia. Albo ostropest. Natomiast są też produkty, których powinniśmy unikać i są to wszelkiego rodzaju stymulanty. Jeżeli źle reagujemy na przykład na kawę, na pewno alkohol też nie będzie dobrym pomysłem. Produkty sojowe przy jakby problemach tutaj z tarczyzą, z konwersją polecam odrzucić. No i tak samo źle mogą wpływać na nas przyjmowanie sterydów czy przyjmowanie antykoncepcji. No i wszelkiego rodzaju niedobory pokarmowe, jeżeli takie są. I oczywiście na końcu jeszcze, chociaż może to powinno być na początku, pamiętajmy o tym, że stres bardzo potrafi zaburzać pracę naszej tarczycy i tak samo tą konwersję. Także na to też uważamy i staramy się po prostu o to, żeby nawet nie tyle minimalizować ilość stresu w naszym życiu, bo nie zawsze to jest możliwe, ale żeby potrafić po prostu odpowiednio na niego reagować, radzić sobie z nim, stosować mindfulness i tego typu tematy. Moi drodzy, bardzo Wam dziękuję za dzisiejszy odcinek. Zapraszam oczywiście do zadawania pytań w komentarzach. Jeżeli nie odpowiedziałam dzisiaj na Wasze pytanie, to proszę nie martwcie się. Staram się odpowiadać po kolei na wszystkie pytania, których udzielacie. Jeżeli daję serduszko przy pytaniu, to znaczy, że je zanotowałam i na nie odpowiem. Także za tydzień kolejne filmy. Ja jeszcze raz zachęcam do zajrzenia na stronę schudnijnaketo.joannasalwa.pl, bo tam jeszcze przez kilka dni promocja mojego nowego kursu, a dopiero minęło kilka dni i już naprawdę wiele osób skorzystało i już dostaję od Was w social mediach i tutaj na YouTubie i w mailach bardzo pozytywny odbiór kursu, więc mega mnie to cieszy. Pozdrawiam ciepło, do zobaczenia za tydzień w kolejnym Keto Q&A. Cześć!